No hejka, witajcie moi drodzy z tej strony, Jacek Grzyba. Dzisiaj pokażę wam jak sobie zrobić, jak mieć skin changera w CSGO. Zanim jeszcze zaczniemy, to zostawcie suba moi drodzy, bo lecimy po 10 tysięcy subów do końca roku. Zostawiajcie suba, tutaj widzicie ostatnich 10 subskrybentów. Także co trzeba zrobić? Musicie wejść w link w opisie na CS Hacket i prawdopodobnie musicie założyć konto, żeby móc pobierać. Potem sobie tutaj wchodzicie właśnie w ten link i tutaj pobieracie to. Cyk, cyk, cyk. Nie. Jak wam się zrobiło tak jak mi, to musicie sobie wejść w ustawienia Google'a, bezpieczeństwo, brak ochrony zrobić, wyłączyć to, potem pobieracie to. Potem wchodzicie jeszcze na injektora, na drugi link w opisie, pobieracie właśnie to. Też tam zachowujecie sobie ładnie. Jeśli jeszcze wam nie będzie szło, jak wyłączyliście tutaj to, to będziecie musieli w ustawieniach Windowsa i tutaj ochrona w czasie rzeczywistym to wyłączyć. Odpalacie tego tu. Tutaj robicie właśnie uruchomimo to. No i potem sobie właśnie odpaliliście tego injektora. Tu musicie to select. No i wybieracie sobie potem tutaj właśnie tego skin changera. Wybieracie, kontynuujecie, no i jest właśnie injektowany. Teraz w CS-ku naciskacie insert. No insert. No i tutaj sobie wybieracie właśnie bronię. Nie wejdźmy sobie na deathmatcha, wejdźmy. No i patrzcie moi drodzy, wchodzicie sobie insert robimy. Wybierzmy sobie, poszukajmy USP. Oczywiście najlepszy USP na świecie, Orion. Wybieracie, potem możecie tutaj refresh zrobić, ale to jak chcecie. Tutaj statraka sobie możecie dodać, tutaj zniszczenie jakby tego. No i macie, nie? Mamy kost karambita. Prawie. Kosy i jak i rękawiczki sobie też możecie zmienić, na przykład z Bloodhanda na jakieś gerille. No i kostkę sobie weźmy, talona może. No, czy waka dostaniecie? Raczej nie. Ale wiecie, nie na moją odpowiedzialność, a nie powinniście, ja kiedyś grałem. I normalnie sobie grałem turniejowe, wszystko. No i waka nie mam. No nie. No. Muszę sobie sprawdzić tutaj czwóreczkę. No i tak to właśnie moi drodzy prezentuje się. Jeśli macie jakiś problem, coś wam nie śmiga tak jak powinno, napiszcie w komentarzu. Ja wam oczywiście, wiecie, jak zawsze postaram się pomóc. No i tyle, nie? Wspólnie damy radę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, napisać komentarz. Wysłać koledze, jeśli też sobie chce mieć skiny. Kolega będzie zadowolony, ja będę zadowolony, wy będziecie zadowoleni, że mu pomożecie. Także wiecie, nie? Każdy ma jakąś korzyść. Także pamiętajcie moi drodzy, subskrybujcie kanał i trzymajcie się cieplutko. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia, narka!